Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu, jesteśmy na potężnym serwerze W50, gdzie już od prawie 25 leveli nie ruszam w ogóle lochów. Chcę wam dzisiaj zaprezentować takie mini podsumowanie, które zrobiłem 2 dni temu bodajże. Powiem wam, jak to wygląda, jak tutaj jesteśmy w porównaniu do topowych leveli tego serwera i generalnie czy to sejwowanie na ten moment nam się opłaca, czy nam się nie opłaca. Tak jak mówię, wszelkie szczegóły, sejwowanie, zapisywanie, wstrzymywanie, jak zwał, tak zwał. Widziałem, że różnie to, tak jak mówię, nazywacie. No ale tutaj myślę, że dość ciekawa zależność się wydarzyła i będę chciał wam o niej opowiedzieć. Oprócz tego pokażę wam, co tutaj się dzieje na tej postaci, jak ona się rozwija, jak ona wygląda i tak dalej, i tak dalej. Więc na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, dawajcie tą łapę w górę. Możecie pisać komentarze, co wy uważacie o tej taktyce sejwowania lochów, bo ona na pewno generalnie jest bardzo, bardzo dobra i myślę, że teraz co serwer masa osób będzie ją stosować, no ale tak jak mówię, ciekawe zależności tutaj między mną a niektórymi graczami się pojawiły, o których dzisiaj wam powiem. Także oczywiście zostawiajcie te komentarze, zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwoneczkiem, bo w momencie jak to nagrywam, nagrywam to w sobotę wieczorem, wy to pewnie dostaniecie w niedzielę, brakuje nam tylko 3 do 16 tysięcy. Nie było teraz trochę filmów, ostatni film w ogóle, który wrzuciłem, to usunąłem, bo nie byłem z niego za bardzo zadowolony, a ja jak mam taki charakter, że jednak wolę się przyłożyć do tego, co robię, więc jak z czegoś nie jestem zadowolony, gryzłem się w ogóle z myślami, czy go wrzucać, czy go nie wrzucać, ostatecznie go wrzuciłem, ale stwierdziłem, że go usunę i usunąłem faktycznie. Ale teraz mam naprawdę kilka ciekawych pomysłów na filmy na przyszły tydzień i mam nadzieję, że uda mi się to wszystko zrealizować, więc oczywiście subujcie kanał z dzwonem, żeby nie przegapić żadnego filmu. Oprócz tego możecie wbijać na Instagrama, na którym pojawił się już pierwszy post, możecie wbijać na Discorda dla widzów i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie. Odnośnie Discorda na przykład, to teraz mieliśmy 1 kwietnia, jak pewnie wiecie, był to tutaj do złapania Magut i ja już tego 1 kwietnia, to był chyba piątek, z samego rana spingowałem wszystkich, którzy mają rangę Shakes and Fidget, żeby wam przypomnieć, żeby tego maguta złapać, bo jednak no, jest to okazja raz w roku, tylko jeden dzień w roku, prima aprilis, więc głupio by było go po prostu nie złapać i czekać kolejny rok, a wiem, że niektórzy tak niestety muszą zrobić, bo zapomnieli. Tak więc dajcie też znać, czy udało wam się tego maguta złapać. No i co? Możemy powolutku, myślę, że zaczynać. Aha, odnośnie jeszcze w lewym górnym rogu banerku, kod jest aktywny do 3 kwietnia, czyli do dzisiaj, jak wy to oglądacie, do godziny 23.59. Jak ktoś jeszcze sobie nie użył go, a nie ma jeszcze 20 levela na W54, albo chce zacząć grać na nowym serwerze, W54 to jest najnowszy w tym momencie serwer, to zapraszam do linku w opisie, no i oczywiście do używania tego kodu, którego banerek widzicie w lewym górnym rogu. Okej, możemy powolutku zaczynać. Już miałem przymieszenie do nagrywania tego odcinka, ale tam paru rzeczy nie powiedziałem, paru kwestii nie poruszyłem i nagrywam od nowa, więc jak widzicie, trochę tu żawki pozbijałem, ale niedużo. I tak, co tu się generalnie dzieje? Może zacznę w ogóle, może pokażę wam na początek, co tu, tak jak mówię, się wydarzyło. To tak, 384 level to był level, na którym, kto śledzi tą serię, ten wie, zakończyłem tu klikanie lochów, dlatego że w sensie to było takie nie do końca przemyślane, powiedziałem tak z dnia na dzień, że a w sumie to już warto by było, bo chciałem to dłużej przycisnąć te lochy do jakiegoś 390, ale stwierdziłem, że okej, może już pora faktycznie, żeby to zrobić, no i z dnia na dzień stwierdziłem, że dobra, nie klikam lochów. Tak jak mówię, od tego 384 nie ruszyłem tu żadnego lochu, no mam ich naprawdę dużo do przeklikania w tym momencie, w ogóle na Discordzie wam wysyłałem moje szanse na lochy, no tam już naprawdę na większość lochów mam ponad 10%, na niektóre po 60%, więc no naprawdę te szanse są bardzo, bardzo duże. W każdym razie no jeszcze przez długi czas na pewno tych lochów robić nie będziemy. Z samego Tornada nam wyjdzie kilka ładnych leveli, no ale to tak jak mówię, tylko poglądowo. Na 409 levelu będą dokładnie będzie 25 leveli nam stuknie, kiedy właśnie tych lochów nie ruszamy, kiedy tu levele wbijam samą awką, samym tam ewentualnie kalendarzem co 20 dni i tak dalej, i tak dalej. Więc stwierdziłem, że warto jakieś podsumowanie zrobić, warto się odnieść do tych topowych leveli w tym momencie serwera, bo wiadomo, że jak ktoś ma teraz 420 czy tam wyżej, to raczej lochów
lochów nie sejwuję, raczej sobie cały czas te lochy klika, więc stwierdziłem, że warto mini podsumowanie zrobić. To jeszcze jest na pewno za wcześnie, jeszcze my tutaj długo nie będziemy tych lochów klikać, ale mimo wszystko stwierdziłem, że warto będzie właśnie to zrobić i wyszły mi takie dość ciekawe wnioski, ale do tego może zaraz przejdę. Co tu się na tej postaci dzieje ciekawego? Generalnie to nic, generalnie to wbijamy sobie po prostu, tak jak mówię, codziennie robię 3 paski, codziennie robię oczywiście awkę na expa z wyjątkami eventów gold, ale do tego zaraz przejdę. No i tu jak widzicie, no mamy teraz 408 level, nagrałem to w sobotę, jeszcze mi zostały powiedzmy 2 paski i trochę z eventem expa, jutro w niedzielę też zrobię 3 paski, więc na pewno się tu zbliżymy do tego 409. Tak więc no mówię, tutaj jeżeli chodzi o statystyki, to jak widzicie 9700, także już się zbliżamy do 10000 inteligencji, zręczność 1400, w sensie no boki po 1400, HP 3,5, na pewno jak dobiję myślę tej inteligencji jakoś z 12000 w podstawie coś takiego, to planuję w to HP trochę zainwestować, bo jednak widziałem tutaj porównując do innych topowych magów, że jednak oni w to HP inwestują, na przykład Hungry, Halo tutaj póki co największy level magiem ma jak widzicie tej wytrzymałości no 6000, czyli zdecydowanie więcej. Zeda tu widziałem, że idzie podobnie do nas. Natomiast tacy topowi magowie, którzy myślę, że w przyszłości będą topką faktycznie, to jest na pewno Warki, który idzie w ogóle 1:1 statystyki, co ciekawe. Natsu to jest w ogóle in your face z W40, jak się nie mylę. W sensie no, na pewno z W40, ale tak, wydaje mi się, że to jest in your face. On chyba ma tu nawet w opisie dokładnie. Więc on w tym momencie ma no też tej wytrzymałości w sumie nie tak dużo, natomiast Yuri Gurikson ma też tej wytrzymałości 5600, więc też o wiele więcej od nas. No ale dobra, to akurat nie jest jakieś bardzo istotne. Więc tak, jeżeli chodzi o to moje porównanie, to zaraz do tego przejdę. 23 aura, jak widzicie, no tak jak mówię, nic tutaj dosłownie się nie dzieje. Jakieś tam mamy epiki do tego kibla, codziennie wrzucamy petki, wyglądają w ten sposób. Miałem tu bardzo dużo cytrynek odłożonych właśnie dla Maguta. W mroku karmię Omnibuma, bo jeszcze troszkę nam zejdzie, żeby tego zawiszawsze faktycznie tutaj złapać, więc no nakarmię już myślę tego Omnibuma do 200 levela. Tu z tym Magutem się tam z tydzień czy półtora wstrzymywałem, teraz go będę karmił. Wolałem nie zaczynać Roguna, bo wiedziałem, że zaraz go złapiemy. Tu mamy Pancerniksa karmionego, tu mamy Rokitka, no i tu mamy Głębiona już prawie na 200 level. Dobijamy powolutku. Ranking wygląda tak, w tym momencie strasznie się tu kurde buguje ta topka, o teraz się już Berserk pokazał, jak tu trochę poklikam, to się powinien pojawić, mam przynajmniej taką nadzieję. O, dokładnie, już jest Pikachu. To mają naprawić w następnej aktualizacji, bo to się tak bardzo często buguje. W tym momencie najwyższy level to jest bodajże 423. Ja się zwróciłem do Sombeja, który ma 420 level, i zwróciłem się do Ashu, który ma level 421. Sombej widzicie Berserk, Ashu zwiadowca. 400 już prawie w sumie 22. Dobra, gildyjnie jeszcze tak, na szybko wam pokażę. Jak widzicie, spadliśmy na 5 miejsce, 2 ataki z rzędu w topionem na holzów. Bardzo nieprzyjemna sytuacja, powiem wam szczerze, bo wygrywaliśmy z nimi wszystko od naprawdę długiego czasu, już naprawdę nawet nie zwracałem uwagi na te ataki, bo wszystko wygrywaliśmy, mieliśmy około 600 trzy przewagi, a teraz bodajże dwie, na pewno dwie z rzędu, a nie wiem czy nawet nie trzy ataki wtopione, no i niestety spadliśmy, mało różnicy co prawda w trzcinę, ale jednak spadliśmy na to 5 miejsce niestety. Twierdze nie są jakoś bardzo istotne, pupilki na 14 miejsce, ale tu jest bardzo duża loteria, powiem wam. Więc no raz jesteśmy na 10 miejscu, a raz na 50, więc to różnie bywa jak to w pupilach, no i podziemia jakoś mało ważne. Tak więc tak to tutaj wygląda. Twierdza i podziemie was może interesować, tu już mi się kończą, w sensie kończą, zacząłem gobliny na 15 poziom, więc jeszcze one się zbudują i już będę mógł dalej lecieć w kopalnię. Na razie tu za dużo nie skipuję, nie jakoś nie tryharduję, bo i tak ta kopalnia jeszcze nie da jakiegoś tam ogromnego profitu, to jeszcze nie jest ten level, więc nie ma co. Natomiast twierdza was może ciekawić. W twierdzy, jak widzicie, lecę sobie skarbiec do poziomu 45. Zamiast kopalni. Kopalnię, jak widzicie, zostawiłem na 25.
już to od dawna nic jej nie rozbudowywuje. 25 to jest fajny poziom, bo wtedy możemy i kopać i ulepszać, więc chciałem sobie do tego dobić. No i teraz skarbiec. Mamy na 36 poziomie, dopiero co dzisiaj zacząłem budować, także jeszcze 9 leveli skarbca mi zostało. Skąd taka decyzja? Po pierwsze nie klikam lochów, więc jakoś mi nie zależy, żeby te kamyki były super mocne. Wydaje mi się, że jeszcze do tego levela, czyli 440, od razu wam powiem, wydaje mi się, że jeszcze tutaj sobie na spokojnie zdążymy te kamyczki i ulepszyć tą kopalnię i wydropić jakieś lepsze, żeby w tych lochach jeszcze mieć większe procenty, jeszcze łatwiej, żeby nam to padało i oczywiście jeszcze więcej tych lochów zrobić wtedy. Natomiast stwierdziłem, że skarbiec będzie bardziej opłacalny, bo po pierwsze możemy trzymać więcej temu do wiedźmy, czyli więcej golda zyskujemy, tak jakby nie musimy tego sprzedać normalnie, tylko możemy się wstrzymać, to w ogóle przede wszystkim. No i oczywiście wiadomo, itemki epickie, więcej ich tu będziemy mogli zatrzymać. Ja tu jak widzicie sobie drewno składuję, bo mam tyle tych surek, że to jest masakra, no i niestety muszę to drewno w tym momencie, chociaż jedno mógłbym użyć, ale jeszcze dzisiaj nie kręciłem kołem, tak, dokładnie, więc jeszcze tu myślę, że odrobię i będę miał znowu 2 miliardy, także tutaj no... tak to wygląda, więc myślę, że ten skarbiec na ten etap był bardziej opłacalny, a tak jak mówię, skarbiec już i będę miał go z głowy przede wszystkim i jak go już sobie postawię na 45, to lecę z tą kopalnią, więc tak, dobra, gildyjka wam pokazałem, no i chyba tyle, nie? Tak jak mówię, tutaj wszystko widzicie, jest ta postać jaka jest, no przede wszystkim tu leci do przodu level, dlatego że oczywiście robimy codziennie 3 paski na expa, wyjątkiem, tak jak mówię, są eventy golda, w które mimo wszystko od nie pamiętam którego levela, chyba jakoś 400 lecę na golda. Czy to jest dobry pomysł, czy nie? Nie jestem przekonany, w sensie ja tak uważam, że to jest ok, bo skoro mamy ten bonus do golda, zwłaszcza już na takim wyższym poziomie, to warto z niego korzystać, ale może jednak faktycznie lepiej by tu było iść na expa, się wstrzymać i tego expa zdobywać po prostu przez te 3 dni podczas tego eventu golda więcej. Jeżeli natomiast się zdarzy, że mamy i event golda, i event expa, no to jednocześnie, no to oczywiście idę w expa, chociaż to się rzadko zdarza, no ale tak w same eventy golda, no to idę w golda. Nie wiem właśnie, czy to jest ok, no ale do tego zaraz przejdę przy tym porównaniu właśnie. No i ok, pierwszą osobą, z którą się porównywałem, to jest Sombej. Sombej, od razu wam powiem, że nie będę wam tu pokazywał, jakie chłopaki mają lochy, bo oni mi wysłali screena. Sombej, Jaszu, tak jak mówię, to nie są najwyższe levele, ale do nich mam kontakt po prostu z tego serwera i dosłownie po paru minutach mi jeden i drugi odpisał i wysłał te lożki. No a mimo wszystko są to jedne z najwyższych leveli na tym serwerze, więc stwierdziłem, że nie będzie tam jakoś dużej różnicy. No ale tak, zacznijmy od Sombeja. Sombej, Berek, wiadomo, gemy w ogóle z kosmosu, prawie już 60 poziom kopalni, no i wiadomo, że te lochy ciśnie jak zły. Co za tym idzie? Ma tych lochów tyle dopchniętych, że ja jakbym był teraz w tym momencie na jego poziomie, jeżeli chodzi o lochy, to miałbym poziom około 422,5. Łatwa kalkulacja, ja to liczyłem, od razu wam powiem, że na przykład nie wiem, jak tutaj te pierwsze karuzele z idolami nie dają za dużo że expa, to w ogóle to pomijałem. Generalnie liczyłem tak, że gorzej dla mnie, a jeżeli jednak wyjdzie inaczej, to na pewno ja będę na plus. Czyli nie chciałem sobie po prostu zawyżyć tego expa, a bardziej zawyżałem osobom, do których się porównywałem, żeby po prostu potem się nie rozczarować, powiedzmy. No ale tak jak mówię, z jego tutaj lochami miałbym około 2 levele więcej od niego, więc tutaj właśnie to zapisywanie lochów i sejwowanie widzicie, bo w tym momencie już tej przewagi on nie odrobi. Dlaczego? Ano dlatego, mam nadzieję, że się nie pomylę, ale dlatego, że on teraz z każdym levelem dostaje tego expa mniej, codziennie robi mniej expa zawki tam z akademii i ze wszystkiego, aniżeli my na tym 408 levelu, więc to jakby tak to wygląda, że do 393 levela najlepiej jest mieć po prostu jak najwyższy level w teorii. Chociaż teraz niektórzy zaczynają sejwować wcześniej te lochy i tak dalej, ale to nie o to chodzi, do tego tam to już poruszałem w innym odcinku. Jak najwyższy level, dlaczego? Taki przykład, mamy level z kalendarza co 20 dni pełny, załóżmy na 380 levelu potrzebujemy 1 miliard expa na kolejny level, to jest takie założenie, bo na pewno tyle nie jest, a na przykład na 390 levelu potrzebujemy 1 200 000 000, no i teraz osoba z 380 levelem dostaje z tego kalendarza 1 miliard tylko expa, bo
bo dostaje jeden pełny level, a ta osoba na 390 dostaje tam 1 200 000 000, co za tym idzie 200 milionów jest expa na plus. Więc na przykład z takiego kalendarza w tym momencie bardzo dużo tego expa idzie faktycznie, jeżeli mamy ten wyższy level. No ale od 393 levela sytuacja się zmienia, jak pewnie wiecie, każdy kolejny level wymaga 1,5 miliarda expa, natomiast z każdym kolejnym levelem ze wszystkiego, czyli tutaj przede wszystkim z misji, tutaj z Akademii, ze Skarbca. W ogóle może Wam na koniec odcinka zrobię screena, jakie mam teraz lochy w SF Toolsie, w sensie jakie mam procenty, to Wam jako taką ciekawostkę pokażę. No ale właśnie z każdym levelem dostajecie ze wszystkiego tego expa mniej. Tak więc teraz no Sombe już z każdym levelem będzie dostało go mniej, no a my będziemy jeszcze tą przewagę powiększać. Z tym, że tak, Sombe to jest osoba bardziej grająca for fun, bardziej grająca bez tam przykładania się do tej gry, w sensie takim, że wiecie, są różne osoby, nie? Są osoby, które mają totalnie wywalone i sobie klikają, żeby klikać. Są osoby takie pomiędzy, czyli tak jak ja, z jednej strony for fun, ale z drugiej strony chcę, żeby ta postać jakoś wyglądała. Natomiast są jeszcze osoby, które potrafią mieć dwa jakieś tam questy podobne do siebie i siedzą na przykład pół godziny, liczą jakieś ratio, liczą jakieś pierdoły, który quest faktycznie lepiej wybrać. No i wiadomo, że takie, mało kto ma czas na takie kombinacje, no ale to odda najbardziej, to jakby jest oczywiste. No i najbardziej jeszcze oddaje to, żeby na starcie serwera mieć z dnia na dzień jak najwyższy level. Dlaczego? Że to, co powiedziałem Wam na początku, i z kalendarza będziecie mieć więcej expa i generalnie ze wszystkiego, więc tą przewagę tego expa będziecie robić. Co do przewagi expa, zaraz przejdę w porównaniu do Ashu, bo tu myślę, że temat jest bardzo, ale to bardzo ciekawy. Więc no tak to wygląda. Także no ja jestem takim graczem pomiędzy. Ashu nie wiem, czy akurat jest taki, że śledzi wszystko od linijki czy coś, ale na pewno jest graczem bardzo, bardzo dobrym. I teraz tak, uwaga, Ashu lochów z tego co widziałem nie sejwuje. Ma tutaj między innymi skończone tornado, ma tu skończoną karuzelę, piramidę szaleństwa, którą my cały czas mamy odblokowaną i cały czas możemy dostać te 300 milionów expa za nią. No ale tych lochów jakoś bardzo dużo, bardzo więcej od nas nie ma. W świetle mu chyba dwa zostały z tego co tam pisał, no i strefy mroku widziałem screena po prostu. Więc mówiąc szczerze, przejdźmy od razu może do obliczeń. W tym momencie jakbym zrobił takie same lochy jak Ashu, to miałbym około 4 levele straty do niego. Co jest, no powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo ciekawe. Nie wiem skąd to wynika, nie wiem jakim cudem taką przewagę sobie wyrobił. Czyli tak, jak on ma teraz powiedzmy końcówkę 421 levela, to ja z jego lochami miałbym końcówkę tam jakoś 417, coś takiego. No 4 levele, 6 miliardów expa, żebyśmy wiedzieli o jakiej sumie mówimy, to jest ogrom, to jest naprawdę potężna ilość tego expa. Nie wiem jak to się, skąd to się wzięło, nie mam totalnie pojęcia i wiadomo, że teraz Ashu na tym 421 levelu codziennie ze wszystkiego dostaje tego expa mniej aniżeli my na 408, ale myślę, że już tej przewagi nie odrobimy. Skąd to wynika? Powiem Wam tak, możliwe, że na przykład, w sensie nie wiem skąd to wynika, to może od razu Wam powiem, że nie mam pojęcia. Jeżeli Ashu by miał na przykład po tym rozrachunku z tymi lochami powiedzmy 2 levele więcej od nas, to bym jeszcze zrozumiał. Ashu był od pierwszego dnia praktycznie jednym z topowych leveli tego serwera, z dnia na dzień więcej tego ekspazawki niż na przykład my, albo tutaj większość generalnie serwera zdobywał, więc powiem Wam szczerze, że no faktycznie 2 levele to jest 3 miliardy expa około, to bym zrozumiał, ale 4 miliardy expa, to przepraszam, Boże, już się zawiesiłem, 3 miliardy expa bym zrozumiał, ale 6 miliardów expa to jest ogrom, to jest bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę to wygląda tak, jakbym ja na przykład, nie wiem, tydzień po starcie serwera zaczął i podejrzewam, że nie tylko ja, bo tutaj jak patrzyłem, to dużo graczy ma mniej więcej taki sam exp jak my, z tych co zapisują lochy. No a tutaj Ashu z taką przewagą. I tą przewagę myślę, że sobie wyrobił właśnie tym ciśnięciem do 393 levela. No teraz wiadomo, z każdym dniem, tak jak Wam mówię, traci, ale ja planując tutaj, myślę, że około na 440 levelu przeklikam wszystko. I tutaj tornado, i te lochy, które mogę. Mam nadzieję, że jeszcze się wzmocnię gemami do tego czasu. Będę miał około 450 level pewnie po przeklikaniu tych wszystkich lochów i wtedy sobie przejdę na golda. Taki jest plan, może się jeszcze zmienić, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale jeżeli o niego chodzi,
to powiem Wam szczerze, że na pewno tej przewagi już nie nadrobię. Może ją troszeczkę zniweluję, może coś, ale nie nadrobię, więc tutaj no exp z kosmosu. Może tutaj ma wpływ to, że ja robię faktycznie w te eventy Golda, na Golda idę, a on idzie na expa, tylko że tutaj no statystykami też się ciężko porównać, bo on już ma zrobione tornado, ja to tornado będę jeszcze robił. To będzie bardzo dużo itemów, które będę po prostu w event Wiedźmy sprzedawał do Wiedźmy i będą mi dać naprawdę dużo statystyk, więc no ciężko się będzie porównać. W sensie na ten moment ciężko się porównać, jeżeli chodzi o statystyki, no ale mówię, no 6 miliardów expa to jest ogrom. Pogratulowałem mu oczywiście, ale tak jak mówię, skąd to wynika, nie mam totalnie pojęcia. No jeżeli nawet tą przewagę levelową, którą zdobywał od pierwszego dnia i co za tym idzie tego expa, no to dwa levele bym zrozumiał, nie? Biorąc pod uwagę, że pamiętajcie, że on już tutaj od długiego czasu jest na tej tendencji spadkowej, powiedzmy, zlatuje z tej górki. Natomiast my tu jesteśmy na tej górce, byliśmy w sensie o wiele dłużej, no bo tak jak mówię, nie klikaliśmy tych lochów i generalnie dopiero teraz powolutku z tej górki expowej sobie spadamy według wykresu. Także no dziwna sprawa, bardzo dziwna mówiąc szczerze, może ja tu w ogóle zacznę robić misję już, bo też chcę tutaj na odcinku przeklikać razem z wami. Bardzo dziwne, nie wiem skąd to wynika, no ale taka jest ta gra, nie? W sensie ja i tak jestem zadowolony, oczywiście tak jak mówię, no najlepiej, o tu w ogóle jakąś broń dostaliśmy, najlepiej to będzie sprawdzić dopiero, oj to 60%, zobaczcie, patrzcie jaka w ogóle, plus 144, no to już czekamy na legendarny loszek, już pewnie niebawem, pewnie w okolicach Wielkanocy się pojawi, no ale tą broń zdecydowanie będzie trzeba wymienić, więc nie wiem skąd taka przewaga wynika, nie wiem skąd to się wzięło, ale oczywiście gratuluję, no bo nie mam pojęcia, możecie, jeżeli macie jakiś pomysł, to napisać, no ale generalnie uważam, tak jak mówię, że nawet biorąc pod uwagę te eventy na Golda, w które idę, w sensie w eventy Golda idę na Golda czy coś, no to i tak, tak około dwa levele, powiedzmy, to bym jeszcze zrozumiał, no ale aż tyle tych leveli, to jest masakra, no ale wszystko wyjdzie w praniu, nie? Wszystko wyjdzie w tym, jak to dalej, na pewno Ashu tutaj przez to, że te lochy mimo wszystko cisną, a ich nie zapisywał, troszeczkę na tym straci, no bo chociażby to, że ma to tornado zrobione, już nawet tą swoją piramidę szaleństwa zamknął i tak dalej, więc generalnie tak jak wam mówię, no wyjdzie to wszystko w praniu, nie? To jest jakby zbyt wczesny etap, ale stwierdziłem, że 25 leveli, od których, przez które już nie klikamy tych lochów, tylko wszystko wbijamy samą awką i tym podobnymi tutaj mechanikami gry, powiedzmy, no to będzie fajnie to jakoś podsumować, więc tak to wygląda, tak to wygląda na tle dwóch topowych leveli, także tutaj no jest to bardzo skrajne, od jednego już w tym momencie jesteśmy dalej, od drugiego jesteśmy bardzo do tyłu, no ciężko to wszystko, tak jak wam mówię, jakoś z sensem wytłumaczyć. Dobra, przeklikamy tą mawkę, zobaczymy ile tu będziemy mieli tego paska, w tym momencie już zrobiliśmy drugi, zostaje nam jeszcze jeden, nie ma za bardzo misji czerwonych, nad czym ubolewam, no jestem na odcinku, więc mogę tutaj jakieś miskliki misjowe popełniać, ale ja generalnie misje robię bardzo podobnie i poza odcinkiem i tutaj w trakcie. Więc tak, o co chodzi w ogóle z tą górką expa, to wam jeszcze może, tylko kurde, ja bym to musiał poszukać, no nie przygotowałem się do odcinka, w sensie to mi wyszło dopiero w trakcie, że tak powiem, dobra, tu w przypiętych nie ma, kurde, żeby teraz, dobra, może wpiszę, mam nadzieję, że nie będziecie źli, najwyżej sobie przeskipujecie ten kawałeczek, tylko właśnie jakby to... Może inaczej, może zrobimy w ten sposób, chcę to w miarę szybko wyszukać i wam pokazać w tym momencie. Okej, może tutaj to będzie faktycznie, nie, tu się to nie pojawia, kurczę, o tutaj coś może być, o dobra jest, okej, tu wam, tu to zapiszę, to ja już to pokazywałem w ogóle, ten wykres, kto śledzi kanał na pewno wie, no ale tutaj z ciekawości pokażę wam, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy, dobra, to jest to, o czym mówiłem, jak tutaj z tej górki wam pokazywałem, że zjeżdżamy, no to jak widzicie górka jest w okolicach 393 levela, no i tutaj przed tym levelem już ten expik jest naprawdę, naprawdę fajny, jak sami widzicie, no są to topowe wartości, no i po 393 levelu powolutku z tej górki zjeżdżamy, no i w tym momencie wy nie widzicie myszki, jak nie mam wam tu jak pokazać, no ale na dole jak widzicie jest level 400, tutaj mamy zaraz po 393 trzecim, oczywiście logiczne, no i tu
ta druga kreska to jest jakby 420, tak? Potem mamy 440, 460, 480 i 500, dokładnie. No więc Ashu jest, powiedzmy, gdzieś tu w okolicach 420, no a my jesteśmy troszkę wcześniej, nie? W okolicach między tą drugą linią a tą trzecią. Tą oczywiście taką mniej widoczną, nie tą 393 level, więc no teoretycznie tego expa troszkę więcej zgarniamy ze wszystkiego, no ale mówię, no tych 6 miliardów odrobić na pewno nie odrobię. Okej, poczekajcie, jeszcze tutaj sobie przeklikamy na szybko te misje, żeby to już mieć z głowy i zaraz Wam jeszcze na koniec pokażę, jakie w tym momencie mam procenty na lochy. Pokazywałem, tak jak mówiłem, to już na Discordzie, natomiast myślę, że warto Wam również pokazać, żebyście wiedzieli, jaki odcinek się szykuje, bo to oczywiście wszystko będę chciał, mam nadzieję, że mi się to uda, będę do tego dążył, żeby to wszystko udokumentować na odcinku. Więc no odcinek z tego maga, jak już będziemy klikać, zapowiada się naprawdę, tu w ogóle czerwona misja, ale z tego co widzę na golda, naprawdę zapowiada się ciekawie. Dobra, tu bierzemy oczywiście tą, bo wiadomo, to jest ostatnie piwko, więc teraz powinna wyjść bardzo mocna 2,5 minutowa misja, no i dokładnie o tym mówiłem, 2,5 minuty, 8,5 miliona expa, piękna sprawa. Dobra, mamy jakieś rękawice, to możemy w ogóle rozmontować, to sobie damy tu, a generalnie to powinienem to wrzucić tu, żeby mieć taki w miarę porządek, no a to drewno w tym momencie sobie zachowamy w taki sposób. Dobra, i jeszcze mamy ostatnie, tu weźmiemy to, powiedzmy, misja dnia zrobiona, już zrobiłem przed odcinkiem, może nie być, w sumie trochę słabiej słychać, może przesunę delikatnie. Dobra, tutaj mamy tak, no tu muszę znowu wziąć to 2,5, tutaj no tu niestety już nie mogę 2,5, ale za 5 minut 7, prawie 8 milionów expa, to też chyba jest w miarę okej wynik. Dobra, teraz sobie powiedzmy, że wezmę wartę na godzinkę. Okej, no i co? Tu 2,5 miliona golda, no to już zostawiam do wiedźmy. Tak więc tak to wygląda, możemy sobie wrzucić tutaj w podstawkę, tak jak mówię, dojeżdżamy do 10 tysięcy, więc też spoko. No i okej, na koniec Wam, tak jak mówię, jeszcze pokażę na SF Toolsy, na szybko sobie wejdę, żeby to było w miarę aktualne, to Wam zrobię od razu na odcinku skan swojej postaci i pokażę Wam, jakie w tym momencie mam lochy. Tu mam nadzieję, że mam zapisane to wszystko. No nie, nie do końca niestety, Boże, jakie nieprzygotowanie, no ale to mam nadzieję, że tak odcineczek Wam się oczywiście spodobał. Teraz mnie chyba wyloguje, chociaż tu widzę, że coś dokładnie wylogowało mnie. Mamy W50, klikamy sobie All. No i okej, tak jak Wam mówiłem, procenty są naprawdę, naprawdę zacne. Ja to może tutaj sobie... Czy mi się nic nie zepsuje? Mam nadzieję, że mi się nic nie zepsuło, bo teraz kliknąłem screena, żeby mi zrobiło. Zapiszemy na pulpicie. Screenshot 1 niech będzie. Nie, wszystko dalej nagrywa, wszystko działa. Ok, czyli tak, to sobie biorę tu. To wpadłem, tak jak mówię, w trakcie odcinka, dlatego Wam tego nie ogarnąłem. No ale ok, mamy ten obraz. Klikamy sobie przeglądaj, screenshot 1. Cyk. I teraz go pokazujemy. No i ok, w tym momencie tak wyglądają moje procenty na lochy, tak jak mówię, od 25, przepraszam, od 80, od 4, Boże, od 384 levela, czyli od 25 prawie leveli, nie klikałem żadnych lochów. Prawie 80% na Smoluma, 65% tutaj na tą czapkę w szkole magii, na Aresa 40 prawie 5, 32, 30 prawie, 21, 13, 13, 6, 6, no i na koniec mamy Not Possible, to jest oczywiście strefa Moku, to jest Góra Olimp, i ta karczma mrocznych sobowtórów, czyli jeden z najnowszych lochów. Dobra, to możemy sobie już tutaj wyrzucić. No i jak to wygląda? No widzicie, prawie do połowy levela się zbliżyliśmy, więc jutro myślę, że po wszystkich czynnościach dziennych będziemy mieli gdzieś tyle expa. Wszystko, wyszedł bardzo długi odcinek, ale mimo wszystko ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę, piszcie komentarze to, co Wam mówiłem, możecie subskrybować z dzwoneczkiem i wbijajcie na Discorda dla widzów, na którego zapraszam, bo tam są info z pierwszej ręki, można by powiedzieć, na Discordzie siedzę prawie cały czas. Wbijajcie na Instagrama, na którym jest już pierwszy post i będzie niedługo kolejny. No i śledźcie przede wszystkim kanał, bo naprawdę szykuje się mocny tydzień, szykuje się kilka niespodzianek i naprawdę myślę, że fajne odcinki dla Was wymyśliłem. No i jeszcze na Twitcha, to macie wszystkie linki w przypiętym komentarzu i opisie standardowo. Tyle, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!